przystani najpierw musimy przejść koło parku. To ja proponuję, panie Wójcieku, żebyśmy my podpisali najpierw umowę. To już trzeci park, jaki pańska firma będzie wykonywała w Sochaczewie. Tak, trzeci park w Sochaczewie. W tym roku 10. park w naszej działalności, który mamy zrobić do końca roku. Natomiast w Sochaczewie zrobiliśmy jeden park. Teraz robimy przy Parku Garbolewskiego i ten będzie trzecim parkiem. Co się zmieni w parku w centrum miasta? No, zmienią się... Takie spodobanie całe się zmieni. Przybędą nowe alejki, ścieżki, place, parking, mała architektura. To, że dzisiaj możemy podpisywać umowę, wynika z faktu, że tym tematem zajęliśmy się de facto 5 lat temu. 5 lat temu rozpoczęliśmy prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wzgórza zamkowego. Niejako w końcowej fazie realizacji właśnie umocnienia wzgórza zamkowego i zabezpieczenia ruin. Rozpoczęliśmy od koncepcji, później prace dokumentacyjne, bardzo ważny etap pozyskiwania środków zewnętrznych. Także kilka lat, praca wielu, wielu osób, żeby burmistrz później mógł usiąść i podpisać umowę. Kolejna wielka inwestycja sochaczewskiej firmy na terenie Sochaczewa. Tak, jest to w ostatnim czasie największa inwestycja dla nas na terenie Sochaczewa. No ale cieszymy się z tego, że możemy wykonywać te prace akurat w mieście, w którym żyjemy, w którym się wychowaliśmy i w którym prawdopodobnie będziemy żyli przez następne lata. To jest trudna inwestycja. Co tu się tak naprawdę wydarzy? Co tu się zmieni? Inwestycja jest rozległa, tak? Jest to rozległy teren, są różnorodne formy architektury. Przede wszystkim największą rzeczą to jest wykonanie nowego obiektu przystani. Ten zostanie zburzony, zostanie wykonany nowy budynek przystani. Idąc w stronę Podzamcza będą wykonane bulwary. Wzmocnienie, na bulwarach będą oczywiście ławki, obiekty małej architektury, wiaty, stanowiska dla wędkarzy mają być też wykonane przy rzece. Następnie ma być wzmocnienie skarpy na dalszym odcinku, tak jak jest wykonane tutaj obecnie. No i połączenie później tych bulwarów z ulicą Trauguta przez nową drogę. Panie burmistrzu, to chyba jest spełnienie marzeń wielu pokoleń sochaczewian. Sochaczew wraca nad Bzurę. Sochaczew wraca nad Bzurę, odkąd Sochaczew odwrócił się w kierunku Bzura. Było to w okresie międzywojennym, kiedy powstała przystań. Kolejne pokolenia na pewno marzyły o tym, żeby kontynuować zagospodarowanie terenów nad Bzurą. Piękna Dolina Bzury czekała na swoje 5 minut. Dzisiejsza uroczystość podpisania umowy pieczętuje już bardzo ważną inwestycję. Powstają bulwary, nowa przystań. Można powiedzieć, że Sochaczew na dobre odwraca się w kierunku Bzury. Można też dodać chyba, że Sochaczew wykorzystuje swoje 5 minut. Ogromne środki w tym roku i w przyszłym zostały pozyskane i zostaną zainwestowane w infrastrukturę miasta. Rzeczywiście tak, to są dziesiątki już milionów złotych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, można powiedzieć, jeśli chodzi o skuteczność. Każdy nasz wniosek uzyskuje dofinansowanie. Dzisiejsza umowa na zagospodarowanie terenów nad Bzurą opiewająca na kwotę ponad 13 milionów złotych również zawiera środki zewnętrzne, ponad 6 milionów złotych. Także staramy się jak najbardziej być aktywnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, po to po prostu, żeby oszczędzać pieniążki, które wpłacą do nas mieszkańcy w formie podatków.